Siemanko. Trochę tak w środku z dupy, bo mi niechcący wyłączyłem sobie nagrywanie z pierwszej części. Także zaczniemy od tego momentu. Gramy w grę, która nazywa się Devil Book. Jest to trochę giera, która jest na automacie i jak widzicie jest auto-questing, auto-tracking i tak dalej, i tak dalej. Mam level 4, gram postacią w tej chwili, która jest magikanem, tak to jest tutaj nazwane. Reward. CP 7600 już. Gra wygląda bardzo podobnie do gry, w którą grałem na PC-cie, ale nie pamiętam jak się nazywa, także jakby po temacie. By level up the character level that crazy and damage nie zdążyłem. Dobra, na razie resave. Wszystko zbieram. Tutorial mnie poprowadzi co mam robić, return. Spoko, tepek do miasta pewnie. Damage will increase. No to akurat sobie dokończyłem. Coś mam w mailu. O, 100 fiolek. Tu co mam? 30 tysięcy golda. I tu mam Hero Summon Scroll. Cokolwiek to jest, na tę chwilę to niewiele ogarniam. Tu mamy level 5 postaci. A, tu się można zamienić. Ale super. Czyli mam tak, mam dwie postacie na tę chwilę. Jedna to Warrior, jedna to Magikan. Można zmienić, jak się kliknie tutaj postać w prawym dolnym rogu. W zależności pewnie od tego, co jest do zrobienia. Tego nie ogarnąłem od razu. No ale dobra, robimy main questy. Także jest wszystko fajnie. Event. Są jakieś eventowe questy jeszcze. Start Adventure Quest. Dobra, na razie main questy po prostu, żeby się nie mieszać, nie motać. A potem zobaczymy co dalej. Tutaj jakaś tablica się świeci. Collect Mysterious Magic Herb 06. To idziemy kolektować. Wejdziemy sobie do baga, którego tutaj jest 11% wypełnienia. Fajnie, lubię jak jest w gierkach tak, że widać ile procent wypełnienia mamy. Gram teraz fighterem. Mam 100 takich fiolek, ale na razie użyjemy tych małych. Co to daje? Co to daje? Dobra. Czyli jest PvP na pewno, bo widzę, że są opcje PvP. Zobaczmy jeszcze do tego hero. Co tutaj jest do... Tak, punkty są do rozdania. Walimy w trend. A w Magikanie mam 2 punkty, walimy w intelekt. Właściwie w inteligencję. Dobra. A tu? No tak, wypełnienie baga, achievementy jakieś się świecą, to sobie zobaczymy. Resave all by się przydało, ale dobra, jak nie ma to po prostu zbieramy wszystko. Crit plus 25. 5 diaksów. Crit plus 34. 5 diaksów. 8200 CP już. Ciekawe ile osób to gra. Czy jest tutaj jakaś taka opcja, że widać leaderboard czy coś w tym stylu. Że zaraz wszystko ogarniemy. A jak nie ogarniemy w tym odcinku, to ogarniemy w następnym. O ile gra będzie na tyle wciągająca, żebym w nią jeszcze zagrał. Wiadoma sprawa, tak? Że mam level 8. Że nie będzie tak, żebym grał, mimo że mi się nie podoba. Mam complete quest, także wracamy. Crafting jest, widzę, elegancko. Dobra. W mieście sporo ludzi. Także gra nie jest umarła. Zresztą to jest nowa gra. Totalna nowość. Nie wiem kiedy wyszła, ale na pewno jakieś kilka dni temu maksymalnie. Możliwe, że nawet wczoraj. W sensie, no, przed dzień tego jak to nagrywam. Great Potion. Okej, czyli tutaj sobie już bawimy się w crafting. Ok.
Okej. To tego na razie nie będę ogarniał. Będziemy robić na razie autoquesty na mainowe, żeby zbić sobie troszkę levela. I może przez przypadek nauczymy się czegoś fajnego. 200 diaksów. Tak. No dobra, no kiedy indziej. Kiedy indziej to zrobimy. Te 200 diaksów nic mi w tej chwili nie da, ale pamiętam o tym. Zrobimy to. Pen story. Oczywiście jest shop. Byłem już w tym shopie. Są tutaj ceny z kosmosu. Jest to gierka standardowo jak to mobilka pay to win. Ewidentny. Co to jest? Aha, to są questy po prostu. Dobra. O kurde, nabrałem tego. Dobra, to lecimy pierwszy. Banana Tick. Ciekawe, czy nie wziąłem zbyt pochopnie te questy, bo się okaże zaraz deadne. A nie, jest spoko. Szósty level mobków, leje je bez problemu, także zbieram po prostu banany. No gra wygląda fajnie, no nie wiem jak wam się podoba, ale mi się podoba. No z reguły bardzo często podobają mi się gry jednak. I to chyba jasna sprawa, że rzadko mówię, że coś jest słabe. No ale trafiają się też słabe gry. To mi się podoba. Jest fajnie narysowane, prosto. Fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o animację walki. Mobki też. Fajnie, fajna animacja mobków. Jest to 2D takie, no... Fajnie narysowane. Myślę, że wszystko na razie na plus. No nie chcę zaglądać do tego shopa na odcinku, sobie sami wejdziecie, ale ceny naprawdę są okrutne, czyli jeżeli ktoś miałby ochotę płacić, to naprawdę musi mieć gruby portfel. Ciekawe, czy da się troszkę przyciszyć muzykę. Sprawdźmy to. Opcje. Sound. Volume. O, dobra. Będzie troszkę lepiej słuchać muzykę normalnie w tym filmie, a wolę, żeby było słuchać muzykę niż muzykę z gry. Banany zebrane już prawie, bo jednego mi tylko brakuje. Dobra. O kurde, co tam się stało? Dobra, Ricoi. Reputation level 2. Lecimy defeat B. 35 bors. Ciekawe, czy sobie poradzę z takim bors. Bors. Jak wiecie, nie mówię dobrze po angielsku, także musicie mi wybaczyć, jeżeli was obraża taka wymowa. Gdzie te misie są? Dobra, tu mam 11 level. O, są. 8 level mają, także też chyba będzie dobrze. Fajne, fajnie. Drop też jest elegancki. Fajny, śmieszny, ładny. Myślę, że jest to na pewno pozycja, no gdyby nie to autoquesting, no ale no jeżeli jest ten autoquest, to dlaczego go nie używać? No fajnie by było, gdyby go nie było i żeby ta gra była normalną grą i się steruje, się klepie. Oczywiście trwałoby osiągnięcie takiego levela, powiedzmy, nie wiem, 20 minut dłużej. Wiele są teraz mega uproszczone, grają w nie nawet czterolatki, także myślę, że tu chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. O to, żeby jak najszybciej dobić jak największy level, dojść do momentu, w którym trzeba coś kupić lub jak najszybciej kupić, jak cię stać. No i tyle. Dobra. Mam już 23, także szybko questik zaraz sobie zejdzie. Są tu levele 14, 28 nawet level postaci jakiś. Zobaczmy, klikniemy sobie tutaj event, zobaczymy co tutaj jest. A, w tej chwili się nie da. Dobra, to może nawet lepiej. A nie, da się. Dobra, tutaj mamy jakiś reward z eventu, teleport. I tu mamy jeszcze coś. Też reward z eventu. Tu mamy ongoing, czyli nadal trwa. Najprawdopodobniej, bo nie znam aż tak angielskiego.
Dobra, dodamy sobie punkty. Nie lubię rozdawać punktów, muszę się do tego przyznać. Nienawidzę rozdawać punktów, zazwyczaj źle rozdaję te punkty, po prostu wszystko ładuję w siłę, a jednak ból postaci jest dość ważną opcją w grach. Myślę, że tu jest reset po prostu i sobie później, jeżeli by mnie to interesowało, 100 diaksów jestem w stanie wydać, to 100 diaksów, także spoko. Na razie walimy wszystko, inteligencję i w siłę. Zagramy sobie teraz troszkę może postacią tą drugą. Widzicie? Kliknąłem, przełączyłem się teraz na Magicala. I robimy dalej questa. Mamy zrobionego, dobra. Dobra, resived. I lecimy zrobić Bor Furballs. Dobra, to jest nawet tutaj, ok. Quest complete mam jakiś na mainie, ale zrobimy sobie collect 15 kokona pulps. No jest to jakaś tam ciekawa opcja, myślę, że nie jednej osobie, która teraz właśnie ogląda, podoba się ta gra i myślę, że jest w stanie sobie to zainstalować. Mam nadzieję, że komuś się to spodoba faktycznie, że kogoś namówię, że moja misja nagrywania filmów w tym wypadku przyniesie jakieś wymierne korzyści i ktoś w to zagra. Kokona pulps zbieramy. Już 10 tysięcy CP widzę. Dobra, to może coś tutaj sobie ogarniemy. Summon, to wiadomo, za reklamę coś. Zawsze to będę klikał, ale reklamy nie uruchomię. W plecaku może jakieś ity. Dobra, tutaj nie ma nic dla tej postaci. A tu nie ma nic dla tej postaci, także możemy selnąć. Dobra. Dlaczego nie mogę? No, chciałem sell all. Czekajcie, jeszcze raz. Sell. Trzeba zaznaczyć wszystko. Dobra, no to lecimy, bo to wszystko mi nie jest potrzebne. Ewidentnie. Nie wiem jeszcze, no ale powiedzmy, że nie jest mi to potrzebne i na razie się tych rzeczy pozbywamy. Tego na razie nie będę ruszał, to są jakieś questowe, żarciowe rzeczy. Bug 9%, także nie ma się co na razie też przejmować bardzo wypełnieniem buga. Tu sobie zajrzyjmy, achievementy do odbioru, to lecimy. Dużo się dzieje. Strasznie szybko się dzieje, jak dla mnie dużo za szybko, ale no spoko, takie życie. Dobra, mamy już 14 pulp, kokona pulp i mamy, zaraz będzie 15 pulpa, dobra, jest complete, reward i lecimy ostatni collect, Enraged Boar Cores Fangs. O, jest ranking, zerknijmy. Ja jestem w tej chwili 7973. Top 100 ma level 71. Total CP 44 miliony. No nie wygląda mi, powiem wam szczerze, to na nową grę. Być może nowa w sensie takim, że jest w Europie. Ale w jeden dzień by tyle nie zrobili. Także zwracam honor. Niestety, ale nie jest to nowa gra. W każdym razie, no ja o tej grze wcześniej nie słyszałem, nie widziałem nigdzie, także no ja potraktowałem to jako ohoho, wpadło coś nowego, ale widzę, że 70 level to jest niemożliwe. Kurde, nacisnąłem coś, nie myśląc w ogóle. Poszedłem, wróciłem do miasta, a mam jeszcze Boar coś tam nieogarnięte. Dobra,
level 13, chyba że no faktycznie w dzień jesteśmy tutaj w stanie ustukać takie horrendalne kwoty, jeżeli chodzi o CP. Dobra, coś tutaj będzie z upgrade'em. Item Enhance. Mam kamienia. Dobra. Atak plus 5. No super. Dobra, to lecimy jeszcze raz ten Foang, żeby to już wykończyć. Sorry za to, ale no... automatu nacisnąłem, a nie patrzyłem, co naciskam. A zresztą te boary są bardzo blisko. Jeszcze raz quest. I tutaj mamy chapter 1. Clear. Chapter 2. Clear. Aha, czyli tutaj mamy wszystkie już zrobione. W chapterze drugim mamy... to są main questy w takim razie. A daily questy tu mamy zrobione. Okej. Adventure quest. Start adventure quest. Nie na tę chwilę. Sub quest. Spoko, to na razie zostawiamy jednak. Bo... cóż, no tak to idzie, tak to się dzieje, tak to się gra, jak widzicie. Mam tutaj jeszcze trzecią, czy nie mam jakiejś trzeciej postaci? Nie mam. Gdzieś miałem tutaj... a, jest team. Select hero. No i dobra, to możemy sobie wybrać jakąś trzecią postać. Mam same magikany. O, tu jest jakiś... wpadł czy nie wpadł? Nie wpadł, o co chodzi? No widzicie, nie ogarniam jeszcze. Dobra, to oddajmy tego questa i lećmy main questa. W takim razie, a zaraz sobie pokombinujemy z tym teamem, o co chodzi. Confirm, confirm, tu się nic nie zmieniło w evencie. Na pewno można mieć trzy postacie w teamie i można się wymieniać między tymi postaciami, w sensie przeskakiwać z jednej na drugą. Pewnie przyszłościowo będzie to potrzebne, na razie to jak widzicie skill upgrade 58 książek. Dobra, Bad Rabbit Cheer Up skill upgrade. Dobra. Bad Rabbit. Passive skills? Nie mam jeszcze. Nie mogę wszystkiego rozdać tutaj. Muszę też coś rozdać tu, bo gramy też tą postacią. Dobra. No jest tu sporo opcji, to trzeba przyznać, że na pewno będzie to gra, która będzie wymagała na początku sporo przeczytania, zobaczenia, nauczenia się. Kostium. Mam wrażenie, że taki sam. Dobra. A nie, faktycznie różni się. Masakra to. Trochę takie opcje dla kidów, nie dla mnie, ale... i feedboard znowu. Dobra, wróćmy do tych, do tego teamu. Mam tak, select a hero. Mam nawet tutaj S jakiegoś gościa. Select. You can change to hero in the village.
No okej, okay, czyli muszę to zrobić we wiosce, czy tam w mieście. To zaraz to zrobimy. Bo szkoda, żebym grał postacią B, jak mam postać S. No chyba, że się mylę ostro. Dobra, resaved. Defeat Boar. Zobaczmy tą nową, to nowe ubranko. Dobra. Uczniak taki. Tym summon, to cały czas mi się świeci ta reklama, masakra. I będę w to klikał i klikał i klikał. Achievements jakieś. Questy. Dobra. Main quest. Adventure quest. Dobra. Okej. Jezu. Dobra, to wejdźmy jeszcze raz w ten kostium. To też jest za reklamę jakiś kostium. Olewka. Co mówię na to ja? Olewka. Wejdźmy jeszcze raz w ten ranking. 7818. Top 100, jeszcze raz, żeby wszystkim pokazać. Nie no, w sumie kurde, jest tylko kilka osób na 70 levelu. No faktycznie S jest najlepsza klasa. No, SS jest właściwie. A ja mam jedną postać S, to muszę sobie zaraz ją uruchomić. Jak tylko wrócę do miasta. Ale to już najprawdopodobniej w następnym odcinku, dlatego że czas nagli, jest 23 minuty już prawie nagrania. Szkoda, że tak się zaczęło od środka, ale tak jak mówiłem na początku, niechcący sobie wyłączyłem, już nie chciało mi się wracać tam do menu głównego. Gra wygląda sympatycznie, myślę, że na pewno ktoś spróbuje sobie w nią zagrać. Dzięki za oglądanie, wejdźcie na moje inne filmy, dajcie łapę, dajcie suba, wejdźcie też do innych polecanych kanałów, które mam, do Kana, do Tabalugi, do innych, którzy tam są, dajcie im łapę, dajcie im suba, chłopaki gonią do 1000 subów. Nara!